rozmawiamy dla kanału Obywatele News. Tak. Jak wszyscy wiedzą, jest to kanał tak zwany obywatelski. To hasło obywatelskość ostatnio jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Fakt. Także w Twoim programie jest bardzo duża część poświęcona partycypacji obywatelskiej. Chciałbym zapytać, jak tak naprawdę rozumiesz udział obywateli w zarządzaniu miastem? Jak to widzisz? Jak byś widział sprawienie, żeby to słowo nie było pustym hasłem, a rzeczywiście, żeby nabrało swojego realnego znaczenia? Tak, to prawda. Ta obywatelskość jest i takie uwiarygodnienie tej obywatelskości jest bardzo ważne, bo tu znów szpilka dla mojego rywala, który obywatelskość i siebie w tym kontekście odmienia wszystkie przypadki, no tak. A Rzeszowianie kładą się ze śmiechu, jak to słyszą. Zatem bardzo ważne jest, żeby to uwiarygodnić także działaniami. I na początek wspomnę o tym, że kiedy właśnie uruchamialiśmy debatę o nowoczesnych miastach, Smart Cities w roku 2016, jedną z pierwszych debat na uniwersytecie, które robiliśmy, dotyczyła partycypacji. Mieliśmy również między innymi zaproszonego gościa sympatycznego z Lublina, który u prezydenta za to odpowiada, żeby pokazywać też te nowe możliwości i przykłady. I od tamtej pory ta debata w Rzeszowie się także i w samorządzie toczy, ale dzisiaj jest czas na przeskoczenie na wyższy już level i na wyższy poziom ustawienia także tych mechanizmów. I tu znów wracamy do tego, o czym mówiliśmy. Włączenie mieszkańców realne, czyli masz pomysł, chcesz coś zrobić, dostajesz do tego narzędzia. Przychodzisz do miasta, zgłaszasz pomysł, dostajesz w Urban Lab kawę na początek. To będzie taka waluta. Ale będą procesy, które rzeczywiście będą po pierwsze włączać mieszkańców poprzez to, że każdy może zgłosić pomysł. Ten pomysł zostanie oceniony, zostanie przeanalizowany możliwość jego wdrożenia. Mieszkaniec dostanie feedback, możliwe, niemożliwe, co trzeba, żeby to zrobić. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym, żebyśmy także budżet obywatelski jeszcze rozszerzyli i udoskonalili. Być może trzeba będzie zrobić większe środki i na pewno będziemy robić większe środki na budżet obywatelski, ale będziemy chcieli także prawdopodobnie troszkę to poszufladkować, żeby te nasze inicjatywy nie dotyczyły tylko na przykład inwestycji albo tylko imprez miejskich, ale właśnie kwestii edukacyjnych, kwestii budowania społeczeństwa obywatelskiego, kwestii może młodzieży, która chciałaby zrobić sobie coś pod siebie, a może kwestii ekologii także osobnej. Ten narzędzie musimy dalej rozszerzać i udoskonalać, żeby mieszkańcy znów mieli taką świadomość, że jest ta możliwość współkreowania miasta blisko ich ręki przysłowiowej. Na pewno wszystkie te elementy związane z partycypacją nie tylko obywatelską, deliberacyjną, które coraz częściej się pojawia w naszych miastach. Dla mnie ważnym elementem tego będzie użycie tutaj troszkę technologii, czyli wprowadzenie rzeszowskiej aplikacji, czyli aplikacji rzeszowej, którą każdy miałby na swoim smartfonie, jako takiego narzędzia szybkiego kontaktu między administracją a obywatelem, gdzie z jednej strony administracja porządnie i rzetelnie obywatela informuje, co się dzieje w mieście, co zamierza przedsięwziąć. Jednocześnie będzie to taki portal otwartych danych, gdzie te dane w czasie rzeczywistym będą dla obywatela dostępne. 2-3 kliknięcia ją widzi. Dzisiaj jest taki stan powietrza, 2-3 kliknięcia widzi dzisiaj takie wydane decyzje administracyjne u prezydenta, ale jednocześnie tenże obywatel ma możliwość dania odpowiedzi tak zwanego feedbacku władzom, czyli to mi się nie podoba, albo zgłosi taki problem, albo zaznaczy taką i taką potrzebę na tej aplikacji, a być może także i zagłosuje czasem za poszczególnym rozwiązaniem. Takie rozwiązanie podglądam trochę z Madrytu. Fantastyczna platforma, teraz po hiszpańsku nie zabłysnę, więc powiem po angielsku Decide Madrid, czy Decide Madrid. W każdym razie chodzi o to, że to portal, w którym tak naprawdę wszystkie inicjatywy, które miasto gdzieś w jakiejś mierze realizuje, są oceniane. Każdy krok, każde przedsięwzięcie miejskie jest podlega konsultacji. Niektóre podlegają szybkim głosowaniom, co fajniejsze. Niektóre wymagają dłuższej deliberacji. A niektóre kończą się panelami obywatelskimi. To, co w Rzeszowie dopiero przed nami. I chciałbym taki pierwszy obywatelski panel w Rzeszowie zrealizować. Właśnie wspólnie z Wami, bo to nie jest mimo wszystko takie proste narzędzie, ale może być naprawdę fascynujące. No jest to narzędzie trudne rzeczywiście. Stworzenie
panelu obywatelskiego, przeprowadzenie całego procesu, to jest spore wyzwanie, ale z drugiej strony daje ono satysfakcję taką, że rzeczywiście spełnia się wolę mieszkańców, także niezmanipulowanych propagandą. Otóż to. Tylko... I mieszkańcy widzą i znają tegoż czy tych uczestników panelu. Wiedzą, że to jest rzeszowianin ten, czy inny z krwi i kości jest stąd. I on z kolei jest najlepszym ambasadorem, bo opowiada o tym, że miał rzeczywisty wpływ na decyzję. To wymaga oczywiście ogromnej akcji edukacyjnej, bo tym wszystkim też o to chodzi. Potem już też trzeba także dać wiedzę tym, którzy w tym panelu są uczestnikami. Wreszcie trzeba nauczyć administrację też, jak do tego podchodzić, jak się z tym radzić, jak wdrażać jego efekty. To będzie, myślę, eksperyment w Rzeszowie, ale w Rzeszowie chyba teraz bardzo, bardzo potrzebny. Musimy w Rzeszowie dzisiaj uwierzyć, że możemy współkreować to miasto z jednej strony, ale z drugiej strony Rzeszowowi jest bardzo potrzebne to, żeby obywatele współkreowali to, co się dzieje, ponieważ czasy takiego, że ktoś za nas to robi, że jest jeden przywódca i mieszkańcy nie muszą się martwić ani tym zajmować, no bo jest jeden wybitny przywódca, on wszystko załatwia, mijają. Dzisiaj nowoczesne miasta działają inaczej, dlatego sam Rzeszów też tego potrzebuje, nie tylko nasi miejscy obywatele, ale także i rzeszowska administracja. No poza tym stare przysłowie mówi, że każda władza deprawuje, niezależnie od tego, jakim kto jest wybitnym przywódcą, jeśli tej władzy ma za dużo, ona ma za długo, to tak to jest. Nie chciałbym, żebyście mi powiedzieli, jakbym ewentualnie wygrał po zakończeniu tych możliwych kadencji, że zdeprawowała ci ta władza. Byłem Boże, to najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Będziemy tego pilnować, żeby nie dopuścić. I o to mi chodzi. I właśnie to jest dla mnie komfort. Jeśli będą organizacje i ludzie, obywatele, którzy będą chcieli prezydenta pilnować, to dlatego, że prezydenta jest to komfort, że na końcu będzie mógł z podniesionym czołem pójść na zasłużoną, no w moim przypadku to nie będzie jeszcze emerytura, ale inne aktywności. Jeszcze dopytam o panel obywatelski. Tak. Czy masz już pomysł, na jaki temat ten pierwszy panel by był? Bo to pomysł jest... już mam, a raczej to jest swego rodzaju obietnica, bo z obietnicami staram się uważać w tej kampanii, ale jedno obiecałem Szymonowi Hołowni, że zrobimy panel klimatyczny, bo bardzo też jego środowisko na tym zależało. Zatem, a podobnym wielu rzeszowskim aktywistom, którzy się zmagają na różnych polach z tym, żeby krzewić tą edukację ekologiczną w Rzeszowie. Zatem panel klimatyczny w Rzeszowie będzie pierwszy. Dużym wzorem dla nas będzie tutaj panel krakowski, który w tej chwili się toczy. Będziemy podglądać, już podglądam, co się dzieje na panelu krakowskim. I będziemy próbować udoskonalać metodę krakowską, albo ją należycie odpowiednio wdrożyć także i u nas. No, są to na tyle rzadkie wydarzenia, czy też procesy w Polsce, że tu każdy następny ma szansę być lepszym, opierać się na doświadczeniach poprzednich. O to chodzi, żeby się wzajemnie w samorządach także uczyć. Ktoś coś spróbował, drugi się dowiedział, udoskonalił, ale ten tego udoskonalonego może też podejrzeć i z powrotem u siebie coś poprawić. Podobnie się dzieje trochę w mojej kampanii. Staram się zapraszać samorządowców z uznanym dorobkiem, z miast, które świetnie niektóre rzeczy wdrożyły i korzystać z tego, co im się udało. Jak we Wrocławiu jest dochodowy akwapark, to rozmawiałem o tym z prezydentem Wrocławia. Jeśli w Białymstoku jest dobrze zarządzany stadion i on nie jest znów na minusie, to poprosiłem środowisko sportowe i prezydenta Białegostoku, żeby o tym porozmawiać. Jak mówimy o nowym centrum i w Onerfach, to rozmawialiśmy z Łodzią, która to zaczęła pierwsza wdrażać, i o nowym centrum z Warszawą. Zatem to dokładnie o to chodzi, żeby te doświadczenia w rodzinie samorządowej wymieniać. A z Krakowem będziemy rozmawiać na pewno o klimacie, na pewno o smogu, bo to są bardzo dobre krakowskie doświadczenia. To jeszcze są trudne pytania a propos nowego centrum. Czy może myślałeś o tym, żeby zapytać ludzi, czy zamknąć przejazd przez rynek dla samochodów? Na pewno będę pytał ludzi o to, bo ja osobiście bym zamknął. Natomiast muszę też mieć pewną świadomość, że jeden ruch w mieście, z tym jednym ruchem muszą być związane kilka innych. Czyli jeśli ja zamknę ten przejazd, to muszę zaoferować alternatywy. Oczywiście. I jak te alternatywy sobie wydyskutujemy i uznamy, że one będą istotne, znaczące i nie wpłyną niekorzystnie na sam fakt zamknięcia, to będziemy do tego dążyć. Ale tak jak mówię, także o wszystko pytać mieszkańców.
Jeśli w Nowym Centrum będziemy chcieli zamknąć Jagiellońską na Wonerw, to też zapytamy. Choć ja już będę bardzo optował, żeby zamknąć, podobnie z ulicą Mickiewicza, bo myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak w Rzeszowie wprowadziliśmy strefę płatnego parkowania, to przez pierwszy miesiąc w styczniu centrum miasta było piękne. Pamiętam. Bo nie było aut. Mhm. Ja szedłem niektórymi ulicami i niektórych ulic nie poznawałem, więc kiedy nie były oblepione autami. Ale też musimy mieć to świadomość, że nie można tutaj działać tak tylko jednowymiarowo i tych aut, te auta musimy gdzieś schować, dać im możliwość zaparkowania, dać im ludziom możliwość dostania się do miasta w inny, komfortowy sposób. To też pociąga za sobą kwestię rozmowy z mieszkańcami, dokładnie, nie tylko pytania ich, bo często się zdarza tak, że pewne kontrowersyjne decyzje zyskują poparcie mieszkańców w momencie, kiedy władza dokładnie im wyjaśni, jakie są plusy, minusy. Więc to dokładnie też tak myślę, jest, że o to władza. I o tych mieszkańców trzeba słuchać. Ja powiem szczerze, na marginesie tego, o czym mówimy o centrum, szedłem na spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście, pełen obaw. Czy jak zakomunikuję, że zrobię kilka deptaków, czy jak będę powiem, że ograniczę nieco dostęp do aut, to czy jednak to będzie korzystnie odebrane przez mieszkańców. I tu było pełne moje zaskoczenie, bo otrzymałem taki sygnał, tak, jak najbardziej, panie Konradzie, śmielej nawet w tym względzie, więc to pokazuje, że jak bardzo korzystne są efekty rozmowy i słuchania i wzajemnego budowania interakcji z mieszkańcami. Po prostu nie odcinania się od mieszkańców, bo władza powinna być blisko. Ja bym jeszcze w tym kontekście właśnie miasta chciała zadać jedno pytanie, które w Rzeszowie jest, myślę, dość istotne. Mhm. Rzeszów jest pierwszym ponad 100-tysięcznym miastem od granicy, no, od naszej wschodniej granicy. To miasto, w którym jest przede wszystkim duża mniejszość ukraińska, ale też inne mniejszości narodowe. Białorusini, których pewnie będzie więcej w związku z sytuacją. Zresztą rozmawiamy dzisiaj w Dzień Solidarności z Białorusią. Są Kurdowie, są inne mniejszości. Jak widzisz szansę dla Rzeszowa jako miasta pogranicza, jako miasta, które jest miastem dla przyjezdnych, które szanuje ich odrębność, no właśnie, a jednocześnie no właśnie jest inkluzywne. Miasto Rzeszów akurat powinno w tej procesie być liderem. Z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że przecież mamy ogromne tradycje chociażby polonijne. Rzeszów bardzo z tymi tradycjami polonijnymi się kojarzy. Festiwalem, gdzie zapraszaliśmy zawsze tych polonusów. Kogo zatem polonusów? To właśnie Polaków, którzy wyjechali w inne strony świata, gdzie tam stanowią mniejszości, gdzie tam są bardzo często dobrze traktowani. Więc które miasto jak nie Rzeszów powinno wiedzieć, jak sobie dobrze i gościnnie i odpowiednio inkluzywnie, mądrze współpracować z mniejszościami, chociażby narodowymi. To Rzeszów predestynuje jak najbardziej do tego. Już nie mówię o tym, o historii, że byliśmy miastem pogranicza kultur z różnymi mniejszościami w przeszłości. Zatem tą bazę i tradycję mamy ogromną. Cieszyć się należy, że Rzeszów dzisiaj jest miastem tak rozwijającym się, że przyciąga nowych mieszkańców. Przecież całą masę też także i ludzi z różnych miejscowości. Już nie tylko z tych małych wokół, ale z tych dużych miast także i z całej Polski. Na pewno będzie przyciągał i przyciąga właśnie mniejszości narodowe, jak ukraińska czy białoruska. Notabene przypominam sobie w takim dniu, jak dzisiaj mówimy, pewnym moim przyjacielu z Białorusi, którego uczyliśmy wiele, wiele lat temu, przyjechał tutaj do nas na takie szkolenie, wiecie, z mechanizmów demokracji. Jak patrzę na to, co się tam dzieje, to aż mi się łza wokół kręci. Nawet nie wiem, co tam u niego i w taki dzień warto o tym mówić i wspominać, że oni tam walczą. Dlatego Rzeszów musi być dla nich gościnny. My musimy umieć sobie z tym poradzić. I jestem głęboko przekonany, że to w dużej mierze już całkiem nieźle się dzieje. A my znów musimy do tego znaleźć mechanizmy i znaleźć takie narzędzia, które pozwolą na to, żeby im się czuć coraz bardziej włączanym. Część takich inicjatyw już robiliśmy, jak chociażby robiliśmy takie rzeczy jak hakatony programistyczne, czy takie akcje związane z promowaniem młodych przedsiębiorstw. I spora część tych młodych ludzi, którzy tu w Rzeszowie studiują z Ukrainy, Białorusi, angażują się w takie wydarzenia, bo to dla nich też szansa pokazania się, sprawdzenia się, zaistnienia społeczności i zintegrowania troszkę
chociażby jak w przypadku młodych programistów, z innymi. A dla Rzeszowa jako korzyść, no może nie zabrzmie to tak fajnie, ale jednak przyciągamy te najlepsze umysły, które też potem wpływają na rozwój nasz tutaj gospodarczy. Podobnie będzie z młodymi artystami, podobnie będzie z młodymi socjologami, nie wiem, działaczami obywatelskimi, po prostu ludźmi, którzy na różnych forach będą w mieście się integrować. Zatem musimy najpierw zacząć dyskurs o tym, bo jeszcze u nas tak naprawdę mało w ogóle się o tym mówi. Jak zaczniemy publiczny dyskurs, wprowadzimy kilka tego typu narzędzi, akcji, imprez, wydarzeń społecznych, integracyjnych, to będzie takie wrażenie, że tu miasto jest przychylne. Bo ja bym chciał, żeby w Rzeszowie zatrzymywali się i zostawali, osiedlali ludzie z różnych mniejszości narodowych, różnych krajów, którzy będą tu wnosić tą pomyślność, wnosić know-how, a nie żeby uciekali gdzieś dalej do Niemiec czy do Francji za lepszym zarobkiem, żeby Rzeszów mógł im to także zaoferować. Jak powiedzieliśmy na samym początku, dobrą pracę i odpowiednią jakość życia i nie będą uciekać, a będą współtworzyć naszą wspólną pomyślność tutaj. To dość oczywistym jest, jeśli się spojrzy na Twój program, na jego rozległość planów, że nie jest to program do zrealizowania w ciągu 2 lat, a tyle, przypomnijmy, widzą, tyle będzie trwała pierwsza kadencja. Są to wybory w trybie nadzwyczajnym. Prawda. Więc chciałbym zapytać, jak byś zaplanował realizację? Od czego byś zaczął? Myślę, że trzeba powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście mój program jest szeroki, ale jako właśnie samorządowiec z doświadczeniem mam pełną świadomość, co jest możliwe do zrealizowania, czyli sfinansowania przez 2 lata, a co w dłuższej perspektywie. I przez te 2 lata na pewno musimy zrobić jedno. Przede wszystkim uzyskać u mieszkańców, że mają realny wpływ na to, co się w mieście dzieje. To się da załatwić 2-3 sprawami. To po pierwsze jest uchwalenie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego po konsultacjach społecznych, po wielkiej debacie społecznej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dokumentu, który będzie naszą konstytucją przestrzenną na najbliższe lata, na miarę XXI wieku. Ale też dokumentu, który da mieszkańcom właśnie raz, że poczucie sprawczości, ale 2, pewne bezpieczeństwo. Ta przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni będzie bardzo ważne w najbliższych latach. Zresztą te ostatnie zjawiska i pandemiczne, i pogodowe, i klimatyczne o tym mówią w 100%. Po drugie, wytyczymy, w części także zdążymy zorganizować parki zielone, skwery, fragmenty zieleni, gdzie będą dostępne dla każdego z naszego mieszkańca w ciągu 10 minut spaceru. Tak, żebyśmy naprawdę w tym mieście zaczęli się czuć komfortowo. Że ktoś nawet jak mieszka w dosyć zagęszczonym blokowisku, to w ciągu 10 minut ma miejsce, gdzie sobie wyjdzie, odpocznie, złapie oddech. Jak ludzie zobaczą, że to zacznie powstawać, a to się da zrobić 2 lata, znów troszkę bardziej uwierzą, że to jest możliwe. Rzecz trzecia, oferta kulturalna, rekreacyjna. To wszystko da się zrobić szybko. Do tego potem będziemy dokładać już rzeczy i inwestycje, powiedzmy, bardziej ikoniczne. Czyli jak mówimy o rekreacji, to postawimy ładny aquapark po konkursie architektonicznym i w ogóle jak będziemy planować budynki i takie kluczowe inwestycje publiczne w mieście, będziemy te konkursy organizować. Zatem dorobimy się w tej dłuższej perspektywie, mam nadzieję, takich emblematów, symboli miasta na miarę XXI wieku. No, marzeniem byłoby, żeby to było coś w rodzaju Guggenheima z Bilbao, czy fantastycznych konkursowych, nie tylko projektów z Walencji, gdzie w tej dzielnicy nowoczesnej, ta dzielnica nowoczesna starała się tak naprawdę magnesem dla całego świata. Może nie w takiej skali, choć marzyłoby się, ale jednak w skali odpowiedniej, żeby kolejne magnesy, kolejne pomysły od festiwalu kulinarnego po fajne przestrzenie, fajne budynki, ikoniczne budynki w Rzeszowie instalować i w ten sposób przyciągać i w ten sposób budować. A więc perspektywa krótkoterminowa, o której powiedziałem, której efektem ma być za 2 lata, że mieszkańcy wierzą, że współtworzą to miasto, to potem będziemy wspólnie razem nawet i kolejne rzeczy robić i planować śmielej. Brzmi jak dobry plan. Bardzo się cieszę, że tak to odbieracie. Zresztą jak pokazują sondaże, w Rzeszowie jest bardzo wiele osób, którym najwyraźniej ta wizja odpowiada, które tę wizją podzielają. Tak, z
Jak mówicie o sondażach, to naprawdę fantastyczna rzecz. Nie dość, że te sondaże są takie wysokie, co na początku pewnie nie spodziewaliśmy się, ale atmosfera, entuzjazm wśród mieszkańców jest bardzo widoczny na ulicach. Ja bardzo często odbieram sygnały naprawdę takiego wsparcia, uśmiechu, kciuka, znaku, że damy radę, wolność i zwyciężyć i takiej wiary i entuzjazmu. Coś, co w Rzeszowie nie zdarzało się zbyt często. Zatem mam nadzieję, że to jest początek, że to jest baza do wielu fantastycznych rzeczy w naszym mieście. Dlatego miejmy nadzieję, że mimo to, że wybory zostały przeniesione na ten nieszczęsny 13 czerwca, też z tą właśnie myślą o pierwszym dniu wakacji, że może się nie uda. Też trzeba pewnie tutaj podkreślić, że te wybory nie mogą być realizowane ani w sposób korespondencyjny, ani nie można głosować poza Rzeszowem, więc tak. To inaczej niż w innych wyborach. Tak, więc to jest bardzo z jednej strony to może być pułapka możliwe, że ci, którym zależy na tym, żeby to nie przebiegło tak, jak mamy nadzieję, czy też jak chcielibyśmy, żeby przebiegło, może na to liczą, więc też sądzę, trzeba uczulać. To bardzo ważny komunikat. Do tych także z mieszkańców, którzy być może w pierwszej turze planują poprzeć innego kandydata, a mnie dopiero w drugiej, to warto przekazać tym mieszkańcom komunikat, że lepiej mnie poprzeć już w pierwszej turze, bo potem może być kłopot, żeby zagłosować, jeśli zwłaszcza ktoś chciałby wyjechać. Bo nie zagłosuję nigdzie indziej, tylko w Rzeszowie. Miejmy nadzieję, że wszystko się tak dobrze rozstrzygnie, z naszego punktu widzenia oczywiście, dobrze rozstrzygnie już 13 tak czerwca. No i powodzenia. Bardzo dziękuję za życzenia powodzenia. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Państwu rzeszowskim, nie tylko rzeszowskim słuchaczom dziękuję za możliwość, że tak powiem, wygłoszenia mojego credo programowego i wysłuchania. Dziękujemy bardzo.